Kochani, właśnie odczytałem sobie maila, dostałem ofertę i cennik za przekazanie odpadów niebezpiecznych, tych, które tu się wytwarza w warsztacie, czyli tam filtry wszelkiego rodzaju, czyściwa szmaty, serbenty, oleje czyli to wszystko, czego co chcąc pozbyć się w legalny sposób, no po prostu. Musimy za to zapłacić. I nie, nie mogę Wam pokazać maila, bo są tam takie dane, które nie wiem, czy, czy mogę je po prostu ujawnić. Ale mogę Wam tylko powiedzieć, że w 2022 roku taniej nie będzie. Taniej nie będzie. Stawki idą tak w górę, po prostu, że trzeba to zweryfikować, czy na przykład. Opłacać się będzie wymianę, robić tylko samego oleju, jak klient stękać będzie, że to 50 zł to jest dużo. No, tak stawki galopują w górę. że jeśli ja biorąc 50 zł za taką wymianę oleju, 30 zł. E Muszę oddać z powrotem, i to, tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy się w tym wyrobię, bo powiedzmy sobie, że ja to oddaję raz w roku, czyli na, na początku roku, ustalając stawkę. Nie wiem, po ile będę go oddawał w grudniu czy w listopadzie. No, robi się ciekawie, robi się ciekawie. Nie wiem, po prostu to wszystko tak galopuje, nie wiem, w jakim to kierunku idzie, ale. Ale myślę, że ta bańka musi kiedyś pieprznąć, że stanie się coś po prostu nie niedobrego, dlatego że, że nikt tego nie udźwignie, tak? No, nikt nie jest, wiecie, filantropem. Ja nie mogę tego robić. Dokładać ze swojego, czy na przykład nie wiem, poświęcać wymianę filtra, oleju robić i innych tam jeszcze filtrów, tak? E powiedzmy sobie, że taka obsługa zajmuje gdzieś około godziny, trzeba sobie na to poświęcić. E no i ja to robię za 20 zł, bo tyle mi zostanie i to jeszcze jest, wiecie, brutto, nie? Bo każdy, każdy chce, znaczy każdy chce, należałoby i trzeba wystawić jeszcze na taką usługę paragon. <laughs> Więc po oddaniu po prostu wszystkich podatków, po odliczeniu tego wszystkiego zostaje Wam tak na dobrą sprawę na czysto dycha za godzinę pracy. Więc to jest bez sensu. Stawki, no będzie musiało to iść w górę, nie wiem, po prostu jak co? Nie wiem, a może najlepiej zamknąć to wszystko w pizdu i, i nie wiem. I nie robić nic, narzekać, mówić, że nie ma.